Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj prosty i pyszny sposób na resztki. Pokażę Wam moje podejście do tak zwanego pysznego zagospodarowania resztek z lodówki. Zazwyczaj wychodzi z tego bardzo smaczny i oryginalny posiłek. Dzisiaj śniadanie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nagrywam ten wstęp już po zrobieniu śniadania, więc wiem, że wyjdzie pysznie, a Was po prostu zachęcam do obejrzenia filmu, jeśli podobnie jak ja nie lubicie marnować jedzenia. Przepisy i składniki jak zawsze na www.skuteczny.tv, chociaż to bardziej sposób na niż przepis, ale wstawię go na blogu. No i zapraszam do filmu. Dzisiaj dzień tak zwanego czyszczenia lodówki z resztek. Mam końcówki ugotowanych warzyw, tu na przykład brokuł, wędzona ryba już obrana z ości i skórki. Może jakieś pojedyncze ości się jeszcze tutaj trafią, więc po prostu będę je wyjmowała w trakcie wykorzystywania. Truskawki pokrojone w ćwiartki, papryka, też takie ćwiartki i twarożek z cebulką i pietruszką doprawione solą, pieprzem i odrobinką czosnku. I pomyślałam sobie, że zrobię z tego taką prostą sałatkę. Tu mam sałatę zerwaną ze skrzynki z domowego ogródka, więc mam już wstępny pomysł na posiłek. To będzie moje śniadanie i zaczynamy. Rybę rozgniatam delikatnie palcami, dlatego palcami, żeby poczuć ości. Jeśli znajdę tu jeszcze jakieś ości, to je po prostu wyjmuję. Dokładam twarożek i rozgniatam widelcem. Kroję brokuł na mniejsze kawałki, dokładam do pasty, mieszam i tą pastą posmaruję liście sałaty oraz paprykę. To będą zamienniki pieczywa, czyli takie kanapki warzywne z pastą z wędzonej ryby, twaróżku i brokuła. Taką ma konsystencję i ja dodam tu jeszcze jedną, dwie łyżeczki majonezu. Wymieszam i pasta będzie gotowa. Doprawiać tego już nie będę, bo nośnikiem smaku jest twaróżek bardzo dobrze doprawiony. No i moje specyficzne kanapeczki na pewno na długo utrzymają mnie w uczuciu sytości, bo tego tutaj jest dość sporo. Smakuje to rewelacyjnie. Wiem, bo już nieraz to jadłam, w sensie nie jest taką pastą, ale jeśli smak pasty nam odpowiada, no to spód jest po prostu neutralny i tylko pięknie komponuje się z tą pastą. No i truskawki. I ja myślę, że te truskawki przełożę sobie do miseczki i zjem je najpierw. Owoce zawsze jemy najpierw przed posiłkiem, nie jako deser na koniec, wtedy lepiej się trawią. I kiedy zjem już truskawki, przystąpię do jedzenia pasty na papryce i sałacie i pyszne śniadanie gotowe. Mam nadzieję, że ten prosty sposób na resztki przypadnie Wam do gustu. Obrazuje on trochę moje podejście do wykorzystywania resztek. Ja nie lubię marnować jedzenia, więc zawsze to, co mi zostaje, przekładam do pojemników i wstawiam do lodówki. I zawsze jest przynajmniej taki jeden dzień w tygodniu, gdzie kombinuję, co z tych resztek zrobić, tworząc m.in. takie posiłki. I ja te truskawki posypię jeszcze czarnym sezamem dla wartości odżywczych i pięknego wyglądu. Dzisiaj akurat śniadanie z resztek obiadowych, bądź z takich resztek też spokojnie można byłoby zrobić obiad. Na przykład naleśniki faszerowane tą pastą i podać to na ciepło. Jeśli film się przydał, a sposób się spodobał, to dajcie proszę łapkę w górę pod filmem, żebym o tym wiedziała. Dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. Jak zawsze w tym miejscu przypominam o subskrybowaniu kanału, bo to raz, że zagwarantuje Ci otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o nowych przepisach i odcinkach na kanale, a dwa, pomoże mi w rozwoju kanału, bo tak działa algorytm YouTube'a i dzięki temu przepisy mogą dotrzeć do większej ilości osób, które mogą z nich skorzystać. Z góry za to dziękuję już subskrybującym, jak zawsze przepiękne dzięki i wielki uśmiech za subskrypcję i okazane wsparcie. Przepysznego kombinowania z resztkami Wam życzę, przepysznych śniadań i posiłków o innych porach dnia. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.